A teraz. Cześć wszystkim, jestem Krator. To jest dopiero powitanie do gry. Ledwo wczytałem save'a, a to taki komunikat? Uuu, ale to jest dupne. Ale przepraszam, coś się tu dzieje? Czy już się stało? Czy ja coś zepsułem tym save'em? Ciekawe, czy mi się gra nie zepsuła. Będę się zaczynać od nowa, będzie śmiesznie. Kurde, liczyłem, że coś ciekawego będzie. Nie wiem, czy się coś zepsuło w takim razie, czy co. Włóknista siatka i dwa ołowie. Chyba do zrobienia. Ołów, akurat dwa, no to spoko. Teraz nie wiem, czy się coś rzeczywiście zepsuło, czy wszystko jest jak być powinno. Najwyżej, jak ktoś wie, to prosiłbym dać znać w komentarzu. Najwyżej te trochę zagram jeszcze raz, myślę, żeby ponowić sekwencję. Dobra, a tymczasem ten skafander. Dobra, tam potrzebowałem chyba dwie na jedną siatkę, czyli cztery te. Okej. Lepiej wziąć za dużo niż za mało i się wracać. Kurde, nie wiem, liczyłem na jakiś wybuchy, fajerwerki, coś tego typu. Kombinezon przeciwpromienny. Tak patrzę, czy wygląda tak samo ten statek, ale chyba tak. A skoro była awaria reaktora. O, tutaj hełm będę musiał wymieniać w razie czego. Okej. Okay. Skoro była awaria reaktora, to spodziewałem się jakiejś eksplozji dupnej albo coś tego typu. Welcome aboard, Captain. W sumie ewentualnie mogę spróbować wczytać save'a. Za dużo tu nie narobione. Dobra, wczytałem save'a, ale niestety za dużo to nie zmieniło. Dalej był ten sam efekt, że niby jakiś tam tekst na szybko, bez audio, bez dźwięku. I nic się nie stało więcej, więc stateczek dalej jest jakby ten sam nietknięty, jaki był. No ale tak jak mówiłem, najwyżej jak będzie trzeba, to zacznę to od początku. Nadrobię ten fragmencik. A tymczasem 8, nie, 19. Płynę zbadać. Nie. Ups. Dobra. Chyba widzimy się dopiero pod kapsułą w takim razie. Oho, spływamy trochę głębiej. Robi się mrocznie. O, jakiś nowy biom tutaj widzę. Jakieś pokłady kwarcu. To co? A! Wow. 10 obrażeń aż? Oszaleli. Dobra. Jakiś wrak. Przy tym gdzieś będziemy mogli wysiąść, myślę. Właśnie tak. Dobra. Chyba jest ok. Reaktor termalny. Ok, czyli jakiś prąd da się zdobywać. Zakładam jakieś wulkany czy coś. Ramienie torpedowe.
kombinezonu pro? Co to jest? Drugie torpedowe, czyli będzie odblokowane. Ciekawa rzecz. Ciekawe, dlaczego to można doczepić. Co to jest ten kombinezon prone? O, sobie muszę sprawdzić, czy Seamoth, jak wejdę do niego, to mi daje tlen, czy będę musiał stąd jakoś wypływać na szybko, więc może lepiej zacznę od tego. Okej, dobra, tlen daję. Chociaż tyle. Co tutaj mamy? Aha, to mi do tytan, to nie chcę. No, skrzyneczka jakaś. Ciekawe, że da się otworzyć. Stanowisko modyfikacji? Stanowisko modyfikacji. Ciekawe, czy do czego to będzie. Jakieś modyfikacje kombinezonu, zakładam? Albo coś tego typu? O, lampa. Ciekawe w sumie, czy świeci pod wodą takie coś, czy... Co jest? Co za dźwięki? Co się dzieje, nie? Co za gówno? O, coś nieźle dupło. Ulala. Ale pierdzielu. Cieszę się, że to pominąłem. Czyli jednak coś było spieprzone, no dobrze. Kurde, liczyłem, że to zobaczy. Wczytać czy nie wczytać, o to jest pytanie. No, chyba raz koziwiło, lepiej wczytać. Może się da jeszcze. Co się zaczyna dziać? Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. To jest to, co ona tu gadała, nie? Ja. Nareszcie! Co tu się teraz miało stać? Jeb! O kurwa! Ciu, cały statek! Przód to chyba cały stracił. No i to jest efekt. Nie wiem, z dupy gdzieś coś widzieć. Dobrze, założyłem cały kombinezon obawiany. Bo żeby nas zdmuchło fala radioaktywna. Całego przodu nie ma. Co jest? Bok, góra pouszkadzane, przód zeżarty w zasadzie. No i taki wybuch to ja rozumiem patrzeć, a nie ten. Już od tyłu. Fiu. Warto było poczekać i wczytać po raz 17. Opa! W sumie kombinezon jest, to można by tam też popłynąć, ale pierwsze wolę tą kapsułę sprawdzić. Co tam jest ciekawego? Oddycharka? Powinno być spoko. No i trzeba było siedzieć przy tej bazie, tak jak mówiłem. Poczekać. Choć teraz cholera wie, bo zaraz jeszcze będzie leciał ten magiczny, ten Sunbeam, czy jak to on się nazywał? Więc to też może coś się skrzanić, jeszcze nie zdąży. Myślę, że widzimy się z powrotem przy tamtym wraku. No, to jesteśmy przy wraku. Na szybko zeskanuję, co tu skanowałem wcześniej. Tak mi się przypomniało, że... O, tam coś się świeci, muszę jeszcze zerknąć. Przypomniało mi się, że to jeszcze była ta stacja modyfikująca. Więc też muszę o tym pamiętać, do czegokolwiek to służy.
preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. New blueprint acquired. New blueprint acquired. No proszę bardzo, stacja dokująca. Czy to będzie do Simota? Byłoby fajnie. Tylko wtedy po co mi ta taka skrzynka modyfikująca, czy jak to się nazywało? Tu coś jeszcze jest. O, stacja dokująca. Nie pamiętam, czy potrzeba było dwie czy trzy części. Dwie. Super. Czyli wypadałoby teraz zrobić sobie bazę, zgaduję, bo do raczej kapsuły ratunkowej tego nie podepnę. No. Ale to myślę, mnóstwo surowców by było potrzeba. Co tu mamy? Konsola ulepszeń pojazdów. Konsola ulepszeń pojazdów. Spoko. Tutaj może póki co za głęboko. Z drugiej strony zerknąć zawsze można, nie? O! Rubin. Diamenty może tu będą były potrzebne, o ile pamiętam, do... Kwarc. Były potrzebne do palnika laserowego. Co to jest? Co to jest, przepraszam bardzo? Wymiennik obcych? Teraz muszę wrócić do stateczka. Poczytać o tym. Żarowniczka. O, coś mi strzela. Chyba to. Tak. Dobra. Uciekam. Lit. Też gdzieś potrzebowałem. I... kapsuła czasu. Pojęcia, co pozbierałem właśnie. Ale to już tak się obawiam, że jestem za daleko od statku, żeby się bawić w takie rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Dane obcych, dane skanowania, wymienniki obcych. Te wymienniki są połączone ze starą siecią rur, która wykracza poza maksymalną głębokość skanowania. System pomp nadal działa. Okej. Okay. Otwór napływowy czerpie wodę ze środowiska i pompuje ją w nieznane miejsce pod dnem morskim. Ciepła, uboga w tlen woda jest wyrzucana. Większość zwierząt unika wymienników. Można zaobserwować, jak wypacze wpływają do sieci rurociągów i wypływają bez żadnych uszczerbków. Wymagane są dalsze badania. Co to za cudawianki? Polianilina. Grzyb głębinowy. Co wy mi tu każecie mieć? Jakieś nowości. Oddycharkę to już mieliśmy. Palnik laserowy, dwa diamenty. Kompensator ciśnienia Simut. Ulepszenie pojazdów. Wzmocnienie kadłuba. Moduł sprawności silnika. Zwiększyć sprawność. Moduł przestrzeni ładunkowej też może się przydać. Ładowania słonecznego. Fajnie. System obronny. Elektryczne pole siłowe. Torpedowy? Sonar? Głębokości kombinezona prone? Co to jest ten kombin... Aha, to jest kombinezon prone. Czy taki egzoszkielet? Coś tego typu? Reaktor termalny, czyli ładuje poprzez ciepło. Torpeda wirowa. Zaburzenie grawitacji. I torpeda gazowa. Potem jest dwójka i trójka. Szkoda, że nie jest napisane jaka głębokość. Prone. O, baza. Tu mamy tą stację dokującą. Moduły zewnętrzne. Reaktor termalny i panel słoneczny. Zakładam, że to jest do głębszych, gdzie słońce nie dociera. Konsola ulepszeń pojazdów. Wybuduj w stacji dokującej, aby ulepszać zadokowane maszyny. Czyli do Simota to będzie. Ono ma ckawą biurko. A tu jest stacja modyfikująca. I baterie też może. Poszukać, dobra.
rozetnij, aby otworzyć. Aha, czyli tu pewnie będzie palnik potrzebny. Czyli tam pewnie jakieś są części do zeskanowania? Zakładam. Mieć. O, tu jest ten koleś już, dobra. Podpłynę nad niego stateczkiem. Może to nam wystarczy. Co to jest? Kalaryciak. Kurde, tyle nowych rzeczy. Tu jest ten lid cały. Chyba, czy to się da zabić? O! Tylko, że... no... w dwie strony to działa, z tego co widzę. Znowu dziura. Ciekawe, co tu jest taki rozpierdziel zawsze. Aha, no tak, przecież ten. Oni mieli jakąś tam lokalizację. Kwarc. Kwarc, kwarc, kwarc. A diamenty? Da się tu gdzieś znaleźć? Miejsce spotkania załogi. Suchy ląd? A może coś mówić rzeczywiście o suchym lądzie? No tak, tu mamy ten wrak. Da się takie znaczniki dawać? Jakiś GPS czy coś? Się też ten diamencik właśnie. No jeszcze tutaj spróbuję się dostać, może coś znajdę. Stację dokującą już mam całą chyba. Tak. Nie mam miejsca w ekwipunku. Nasiona. Na razie ich nie chcę. Nie wiem, czy coś się tu sadzi jakoś. I co to daje? Kolejne te galaretki. Tu co mamy? Aha. Kolejny ten. Dobrze, to wróciłem w takim razie. Głupoty. A tu ciemno. Nie dziwię się, jak coś nas tu zaatakuje i dostanę zawału. No, zobaczmy. Pod detached to okay, planet fall in 30 seconds. The computer has identified a landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility now. Don't let them down. Captain, you need to evacuate. Negative. You'll need the ship in one piece if you're going to contact HQ on the long range. I'm attempting a controlled descent. Captain! No i po kapitanie. Daleki zasięg, no daj nie jakiś. O, czyli on po prostu uciekł z kapsuły i dostał się, znaczy próbował się dostać. Zobaczymy, czy mu się udało. Na ląd najbliższy. Dobra, 400 metrów i przynajmniej ten górze, więc chociaż tyle, ale tam przy dnie można płynąć, może coś będzie ciekawego. Au, no i się rozwaliłem. Widać, czy ja nie mam jakiegoś tego naprawczego? O,
No hej, hej. No, jakieś kuleczki. Radio? Co to mamy? Lumiorodek. Cokolwiek to jest. Drzewo błoniaste. O, trochę kształt taki mózg. Ciekawe. A to taka kula w zasadzie zawieszona. No nie wiadomo czym. Kurde, teraz radio czy 200 metrów do góry? No 200 metrów. Oho, a to co się dzieje? Ula, co to jest? Zakładam, że to jest ta wyspa właśnie, ale... Taka pływająca bardziej. Pradawny pływak. Kolejne pływaki rosły w pomysłowej symbiozie z ziemią. To wygląda trochę jak te... Te małe z przystawką. Tutaj, tak? O, jest ten tablecik. We have to board the Aurora, repair the long range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class predator before we... Leviatański? Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Ciekawe, czy da się ich odnaleźć w takim razie. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. O, ale zniknęły wszystkie te znaczniki. Zbadajmy wyspę w takim razie. Tu jest jakaś ścieżka. Czy tutaj Simon będzie bezpieczny? Też jakaś ścieżka. Dobra. Pierwsze tędy może. Skaner w dłoń. Podnieś różowy kapelusznik. Już nie ma miejsca. O, coś tam jest. Kolecie, jaki można zjeść. No, weźmy jednego. Próbka obcej flory. Czy tam to coś daje? Bo jeść tego nie mogę. Może jakieś rzeczy można z tego produkować? Tak, gdzie my jesteśmy? Co tam było? Przepraszam bardzo. Jakiś cień? Tekstury może błędne. Aurora od tyłu. Całkiem pokaźny stateczek. Swoją kapsułę, tak. O, tam jest coś. Taka góra. Druga wyspa? Troszkę tak to wygląda. Będę musiał pamiętać, żeby płynąć. Kurde, kompasu nie zrobiłem przecież. Nie. Teraz by się przydał. A? Krabu pająk. O kurde. Może tam nie skakać. Dobra, bijesz mnie czy nie bijesz? Ała! Poddaj się! Nie, jakieś rośliny podnoszę. O kurde, dużo ich tu jest. Trzy co najmniej widzę. Apteczka? Jeszcze jest przynajmniej jedna. Uniki, uniki. I tu na dół mamy plażę po prostu. Okej, okay, czyli w drugą stronę. O. Kurde, słabo skacze. Co mi się ma płetwy? Czy te małe to są płetwy? Z drugiej strony może chowane są. Technologia nie zła jest, więc...
Puściutko, to nic nie widać. Taka ścieżka krajoznawcza praktycznie się z tego robi. Jakieś zbocza. Kurde, już 100 metrów od łódeczki. Jakaś zrujnowana baza. A tam jakaś jaskinia. A co my tu mamy? Oprócz dużo krabów. Czy może je rozwalić? Dobra, ten umarł. Co my tu mamy? Arbuzowiec. Może jedzenie w takim razie to będzie. Ziemniak. O, i zewnętrzna skrzynia plantacyjna. Czy mogę bazę założyć na tym? Na planecie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? O. Sztuczna grządka do uprawy roślin pod wodą lub na lądzie. Aha, czyli nawet pod wodą mogę to wcisnąć. To teraz pytanie, czy muszę mieć specjalne rośliny do uprawy pod wodą? Przestań! Co za gówno z tego jest? Dobra, chyba się uspokoiło. Coś tu mamy? Może się da do góry wejść. O, pomieszczenie wielofunkcyjne. Na pewno się przyda, w takim razie skoro bazę będę musiał robić. Ciekawe, czy w takich się właśnie da jakieś, nie wiem, reaktory dawać? Czy coś tego typu? Fioletowa tabliczka? Co to, przepraszam, jest? Duże pomieszczenie, nowy schemat. Co to są za cuda? Starożytny artefakt obcych z fioletowym symbolem. Pomieszczenie wielofunkcyjne ze szklaną kopułą. Dużo schematów się zrobiło z tego jednego skanu. Duże pomieszczenie ze szklaną kopułą. Kurde. Wielofunkcyjne, duże pomieszczenie, szklana kopuła, albo duże ze szklaną kopułą. Fajne. Ząb Stalkera. Tego nie widziałem wcześniej. W takim razie może trzeba zdobyć ząb Stalkera. Co to jest ta rzecz? Nie wiem. Znalazłem ją w ziemi. Tegasi? Cztery? Paul, Margaret i Bart. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Okej. Okay. Czy jakaś historyjka się szykuje? Przypomina mi się troszkę ta z trailera. Tam nie była jakiś właśnie Margaret? Czy jak to nazwał? Patrząc, że tu jest jedzonko, to wolę to wziąć. Może nożem? No, jest jakieś ten nasionko. Tytan może wywalę. To chyba nie potrzebuje jakoś bardzo. Jedzenie i dużo wody. Spoko. Dobra. To są dupne nasiona. Mamy coś tu jeszcze? Jakieś wejście do góry by się przydało? Bo tam widzę, że coś... Coś jest? Może z drugiej strony? Drzwi grodziowe? Czyli z tego, co tak patrzę, dużo elementów bazy tutaj jest. Karabin unieruchamiający.
To może być dobre do obrony przed czymś. Tu czysto. Kurde. Coś na wejście. O. Coś do skanowania, nie? Wysoko wydajne płetwy. Płetwy. Wysoko wydajne płetwy? O. Znacznie zwiększa prędkość pływania w porównaniu ze zwykłymi. Płetwy, guma, tytanit. Powinienem mieć wszystko. Muszę tu zaskoczyć, czy muszę... O, teleporcik drabinowy. Chief's log, 5 weeks since the crash. Jedynka, Poltorgar. The only other survivors are my son, Bot, and Mida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Mida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Mida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months, or even years. A, czy coś się blokuje w tym? Strasznie. I teraz latam. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stop being in charge when the ship you were captaining sunk. O, bunt młodego. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, chief. Chief. What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgo. Aha, już haja. Do you understand me? No rescue coming, chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Dziwne, bo tutaj teraz w sumie nic nie pada. Ale wychodzi na to, że tutaj wszystko. Teraz pytanie, czy lepiej wrócić się i... O, stąd mi się dało też skoczyć. Czy wrócić się i ogarnąć te sygnały radiowe, czy jeszcze coś na wyspie przeszukać? Boję się, że coś ominę. Nie wiem, czy to są jakieś zdarzenia czasowe, tak jak ten wybuch, czy wszystko raczej ma swoją kolejność. O, tu jest teraz ta bajerko, gdzie jest Simo zaparkowany. Może będzie się dało wskoczyć. Dobra, oblecę jeszcze tą wyspę w zasadzie. No, w sumie tu jeszcze coś widzę, tam też. Dobra, w sumie to myślę, że następnym razem to sobie zobaczymy. Tutaj tak już się sporo podziało, więc też nie ma co wszystkiego naraz badać. Tam podbiegnę. To tu skończymy ten odcineczek. Jakieś zielone tutaj. Na horyzoncie troszkę. Aha, i muszę pamiętać, że tam jest jakaś wyspa, gdzie jest tam mgła. O ile coś tam będę widział teraz. Może z tej strony. O, tam gdzie jest ta gęsta mgła. Znaczy, teraz wygląda jakby się przesuwała. To nie wiem. Może coś pomyliłem. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcineczku z Subnautica. Cześć.